być gotowi. W pierwszej linii Mateusz Pyłka, Piotr Wiśnicki. I wystartowali. Zobaczymy pierwszy zakręt. No i mamy tutaj dwóch zawodników poza torem. To jest chyba Nikodem Wierzbicki. Stracił najwięcej. Ależ jest incydent kolejny. Natomiast ta pierwsza szóstka bardzo szybko. Tam nic się nie dzieje. Przestrzelił troszeczkę teraz Piotr Wiśnicki. Tak, miałeś rację. No to kilku kierowców z pewnością na slickach. Tutaj coraz większe problemy. Zauważyłem, że Mikołaj Resiak na deszczówkach jedzie. To jeden z nielicznych. Ale to jakoś jeszcze się nie przekłada na tempo. A tymczasem Mateusz Pyłka na prowadzeniu. Tam walka Białorusina z Piotrem Wiśnickim o drugą i trzecią pozycję. Sylwester Aleksiejewas jest czwarty, piąty. Piąta jest Waleria Szygoliewa z ukraińskiego zespołu Borsz Racing. Ale cały czas pokropuje nad torem. Zmieniające się warunki. Mateusz Pyłka, Arseni Kamenok, Piotr Wiśnicki, Sylwester Aleksiejewas. A tutaj druga część stawki. Piotr Święczyński, tak jest. Bogdan Wołyniec. No i widzimy ten pofatygowany boczek Jana Lipińskiego. Numer 244. Pozycja 10. Tutaj walka. Piotr Wiśnicki. Chce się przesunąć przed... Aj, zepchnięty przez Kamenoka. I korzysta z Sylwetry Aleksiejewas na tym. Ja patrzę na Nikodema Wierzbickiego, który się przebija teraz do przodu. On zaliczył tutaj trawy trochę na pierwszym zakręcie, ale jedzie bardzo szybko. Druga część stawki. I dwóch kierowców Unic Racing przed Piotrem Wiśnickim. Sylwester Aleksiejewas teraz na drugim miejscu. Mateusz Pyłka daleko z przodu, a tymczasem najszybszy czas ma ten, który jedzie na końcu. Bogdan Wołyniec, 56-166. Pozycja 16. Bogdan Wołyniec notuje najlepszy czas. Mateusz Pyłka już z przewagą do ponad 100 metrów chyba. To jest Bogdan Wołyniec, 233 na wózku. Na końcu stawki próbuje tutaj się przedrzeć przez rywali. To jest ten czerwony kask. A tymczasem walka na pozycjach 2, 3 i 4. Tam Sylwester Aleksiejewas, Arcemi Kamenok i Piotr Wiśnicki. Za nimi jedzie Waleria Szygoliewa, Ukrainka. Ale Maciej Kocoń wskoczył teraz przed Ukrainkę. Jedzie tuż za Piotrem Wiśnickim. A Mateusz Pyłka już prawie 4 sekundy, prawie 5 sekund przewagi nad pozostałą stawką. I teraz zobaczmy. Walka o drugą pozycję. Czy po zewnętrznej? Piotr Wiśnicki po zewnętrznej. Świetny manewr. Maciej Kocyń również atakuje. Tutaj wbija się między dwóch kierowców Unic Racing. No i ale przewaga ogromna. Wiśnicki. Tak jest. Mateusza Pyłki. Piotr Wiśnicki, drugi, trzeci Maciej Kocyń, czwarty Arsemi Kamenok, później Sylwester Aleksiejewas, Waleria Szygoliewa i Mateusz Kaprzyk, który tuż za nią teraz będzie szykował się chyba do ataku. Nie, jednak nie. Czerwony kombinezon. W tej grupce jeszcze jadą
Jakub Brzeziński, Nikodem Wierzbicki. Walka teraz tych dwóch zawodników. Przesuwa się Nikodem Wierzbicki przed Kubę Brzezińskiego. Kuba Brzeziński, podopieczny Jakuba Korbeli. Drugi sezon tego zawodnika. Po raz pierwszy widzieliśmy go w Radomiu w ostatniej rundzie. No i tutaj w tej grupce czołowej Kuba Brzeziński. A tymczasem widzimy Mateusz Kaprzyk, Waleria Szygoliewa. Co się nie udało, jedno okrążenie wcześniej. Udaje się teraz. Mateusz jest na pozycji szóstej w tym momencie. Mieliśmy swego czasu dwie siostry Pankiewicz w jednej kategorii. Teraz mamy dwie siostry Szygoliewe z Ukrainy. Siostry Pankiewicz przeszły już do wyższej formy jak wyścigów, do Formuły RNA 2000. No dzisiaj chyba weekend wyścigowy, tak. Julia Pankiewicz startowała w Hiszpanii. No i tutaj dwójka zawodników teamu Wyżykowski Motorsport oddzieliła się od całej grupy. Pierwszy jest Mateusz Pyłka, drugi Piotr Wiśnicki, trzeci Maciej Kocoń. I znów nam się przejaśnia nad torem. Nie ma już deszczu. A tutaj walka o trzecią pozycję. Arcemi Kamenok, a przed nim Sylwester Aleksiejewas. Ale szybko, szybko za nimi podróżuje Mateusz Kaprzyk. Już jest na ogonie Białorusina. Przesuwa się do przodu. Nikodem Wierzbicki również już na zderzaku Ukrainki. No i tutaj z pewnością będzie ciekawie. Mateusz Kaprzyk. Próba na Arcemim Kamenoku, ale jeszcze chyba wcześnie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale kierowcy Unique Racing często podróżują grupkami zaraz obok siebie. To nie zawsze... Tak, mikro i winiorze szczególnie. To nie zawsze się dobrze kończy, tak jak to widzieliśmy wczoraj. Sylwester Aleksiejewas, Arcemi Kamenok i Mateusz Kaprzyk. To jest walka o czwartą pozycję. A tuż za nimi Nikodem Wierzbicki, który już się tutaj uwolnił spod opieki Walerii Szygoliewej. Oto ona, tuż za nią Kuba Brzeziński. 9 okrążeń do końca. No, mimo, że tutaj odjechał nam Mateusz Pyłka, Piotr Wiśnicki, również Mateusz Kocoń. Podobnie tutaj walka właśnie ukraińskiej zawodniczki z Kubą Brzezińskim przed momentem. Oni są tuż za tą grupą, którą widzimy. To jednak tutaj dzieje się wiele w tym wyścigu, bo no to jest charakterystyczne dla rywalizacji, w której startuje wielu kierowców. Mimo iż ci najlepsi... Im więcej zawodników, to tym lepszy widok. No tak. Rita Szygoliewa teraz wyprzedzona, zdublowana przez rywali. A tutaj walka o czwartą pozycję. Już Mateusz Kaprzyk wyprzedził Białorusina. Tam się zbiera również do ataku Nikodem Wierzbicki. Sylwester Aleksiejewas jeszcze przed Mateuszem Kaprzykiem. Trzeba i teraz błąd. Tak. A tutaj Mateusz Pyłka i kolejny dubler. Jednak dubler na oponach typu deszczówka. No i niestety nie opłaciło się pozostać na tych oponach. Opłacił się jednak wybór na sliku. No Mateusz Pyłka już zbliża się do kolejnych w stawce. Aleksander Młodawski przed nim. Jan Luciński również. Przepuszczają go, widzimy. Także tutaj dobre tempo. Mateusz Pyłka 46.574, a więc przyspieszył na tych 10 okrążeniach o 4 sekundy.
tutaj Nikodem Wierzbicki, tutaj Mateusz Pyłka, lider. Nie odpuszcza, cały czas powiększa przewagę. A Nikodem Wierzbicki będzie walczył z zawodnikami Unique Racing. Oto oni właśnie. Arcemi Kamenok, Sylwester Aleksiejewas i Nikodem Wierzbicki. To jest pozycja 5., 6. i 7. I teraz atak Białorusina. Przesuwają się razem z Nikodem Wierzbickim. Ładnie. Ten aj troszeczkę chyba za szeroko. I znów wraca na swoją pozycję. Troszkę jakby trzymali ci dwaj zawodnicy Unique Racing resztę stawki. Zauważymy, że po wyprzedzeniu tej dwójki zawodników każdy zawodnik od razu się od nich oddalał. A tutaj lider Mateusz Pyłka na naszych ekranach. Duża przewaga. Wciąż walka. Dojeżdża do tej grupki Kuba Brzeziński. Pozycje 5, 6, 7 i 8. I atak Kuby Brzezińskiego, który się przesunął przed Nikodema Wierzbickiego. Jest tam również Waleria Szygoliewa. Jest tutaj walka w środku stawki. A tymczasem 4 okrążenia do końca. Pierwszy Mateusz Pyłka, drugi Piotr Wiśnicki, trzeci Maciej Kocoń, czwarty Mateusz Kapczyk. Widzę, że w drugim swoim zapasowym kasku, chyba jakiś talizman, bo ten charakterystyczny czerwony kask Mateusza Kapczyka, którego widzieliśmy w poprzednich wyścigach, no chyba tutaj jakiejś zmiany potrzebował Mateusz. Jest czwarty, piąty jest Sylwester Aleksiejewas, szósty Arcemi Kamenok, później Kuba Brzeziński, Nikodem Wierzbicki, Waleria Szygoliewa. No a Mateusz Pyłka coraz bliżej ostatniego w stawce. Bogdana Wołyńca, który przez moment miał najlepszy czas okrążenia. No, jedzie teraz na pozycji 12. Jan Luciński, Mikołaj Resiak, Aleksander Młodawski, Rita Szygoliewa już w parku maszyn. Zostali zdublowani. Tam Ażuolas Ejdukas i Piotr Świeżaczyński również walczą o pozycję. Jeśli chodzi o zmianę kasków, to wielu zawodników na takie warunki deszczowe decyduje się raczej na użycie starszego kasku. Wiadomo, ten cały brud i błoto, no, mając nowy kask, no, raczej nie chcielibyśmy, żeby zaraz zniszczył się, tak, w takich warunkach. I Mateusz Pyłka już mija dublera, ostatniego w stawce, Bogdan Wołyniec. A tutaj Arcemi Kamenok i Nikodem Wierzbicki. Pozycja 6. Wywalczona w tym momencie przez Nikodema. A przed nim jedzie Sylwester Aleksiejewas. I rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Mateusz Pyłka, przed nim dwójka kierowców na końcu stawki. Piotr Świeżaczyński, Ażuolas Ejdukas. Ostatnie kółko. Zobaczymy, czy uda się Mateuszowi dogonić tych dwóch zawodników. Chyba nie będzie tutaj żyłował swojego tempa. Tymczasem Nikodem Wierzbicki i Sylwester Aleksiejewas. Atak. Mateusz Pyłka już na prostej startowej i wygrywa ten wyścig. A my oglądamy cały czas walkę o pozycję 5. Piotr Wiśnicki również mija metę. Maciej Kocoń też na prostej startowej. Oni kończą wyścig.
Mateusz Kaprzyk. No i teraz czekamy, kto będzie pierwszy. Czy Sylwester Aleksiejewas, czy Nikodem Wierzbicki? No. Zabrakło dosłownie zobaczymy pół metra, za chwileczkę. Wydaje mi się.